Dzień dobry. Witam serdecznie moich wszystkich słuchaczy w moim kolejnym podcaście, którego tytuł nosi Jasna strona księżyca. W ogóle to chciałem wam powiedzieć, że jak nagrywam podcasty, mimo że nie mam jakiejś tam publiki kilkunasto czy kilkudziesięcio czy kilkuset osobowej przed sobą, to zawsze mam bardzo dużą tremę. I to tak traktuję, jak się, tak się czuję, jakbym skakał gdzieś do takiej wody, takiej, ja wiem, no nie powiem, że lodowatej, ale no, takiej bardzo chłodnej i bardzo głębokiej. Takie jest pierwsze uczucie. No, generalnie zdaje się na podświadomość i wiem, że ona wie, co ja mam mówić, tak, i mi podpowiada wszystko to, co ja mówię. Później nieraz tego słucham i się sam dziwię, skąd takie słowa i w ogóle u Marysi, tak jak w tej komedii było. No, ale wracajmy już do tematu, wracajmy już do sedna. Ten pomysł na ten tytuł do tego podcastu i pomysł w ogóle na taki temat przyszedł mi, jak zwykle w basenie rano, tak? Tam, bo nie wiem, o której tam, 6 godzinie, jak pływam, to mi takie fantastyczne, różne fajniste pomysły do głowy przychodzą. Jasna strona księżyca. I tutaj, ponieważ wspomniałem na fejsie, że będzie trochę o astronomii, no to tutaj troszeczkę astronomii też zahaczę o astronomię i w zasadzie uważam, że to jest, no, ma elementy wspólne również z naszym takim myśleniem, tak? Z naszym życiem takim duchowym, psychicznym, z myśleniem. Otóż nie wiem, czy wiecie, może niektórzy wiedzą, może nie, jak to jest z naszym księżycem. Generalnie raczej wszyscy wiedzą, że księżyc jest, tak, na niebie się pokazuje i że Ziemię dookoła obiega. Tylko że ten ruch księżyca wokół Ziemi, no to nie jest taki, ja wiem, przypadkowy, chaotyczny. Ruch księżyca wokół Ziemi określają trzy prawa Cassiniego. Pierwsze, tutaj się skoncentrujemy na tym pierwszym. A mianowicie, że księżyc obraca się wokół własnej osi ze stałą prędkością kątową. Co to oznacza? Czas obiegu księżyca wokół Ziemi jest dokładnie równy czasowi jego obrotu wokół własnej osi, tak? Kierunek wirowania jest zgodny z kierunkiem obiegu wokół Ziemi. W praktyce skutkuje to tym, że księżyc zwrócony jest stale tą samą stroną w kierunku Ziemi. My po prostu widzimy cały czas jedną stronę księżyca. Tej drugiej nie widzimy. Ona jest dla nas niewidoczna. Znaczy tam generalnie jak misje Apollo latały na księżyc, no to i obfotografowali tą drugą stronę również. Tak? I ta... No ale to już tam taki szczegół. I ta... I księżyc... Z księżycem jest tak, że albo no jak wejdzie w cień Ziemi, no to go nie widzimy, tak? Ale... Tak w przenośni można użyć takiego określenia, że my cały czas widzimy jego jasną stronę. Jeżeli go już widzimy na niebie, to on cały czas jest oświetlony, a ponieważ te skały księżycowe fantastycznie światło słoneczne odbijają, no więc on się jarzy jak taka wielka lampa na niebie. A ta strona druga, nazywana też właśnie tak bardziej umownie ciemną stroną, jest dla nas niewidoczna, tak? Tak bezpośrednio z Ziemi jej nie można w ogóle obserwować. Żadne, nie ma możliwości takiej fizycznej. I wiecie, ja sobie pomyślałem, że w zasadzie tutaj można zrobić odniesienie do naszego umysłu. Do tego, jak myślimy i co myślimy, jak to wpływa na innych ludzi. No bo przede wszystkim, popatrzcie, ja stwierdziłem, że najważniejsze jest, moim zdaniem, tak? Ja nie wiem, może ktoś mieć inne zdanie, uważać co innego, ale w naszym życiu chyba najważniejszą jest rzeczą to, co my prezentujemy swoim umysłem, to co emanujemy na zewnątrz, tak?
No bo tego, popatrzcie, tego co jest w naszej głowie, no to tak bezpośrednio naszych myśli nie widać, tak? Dopiero te elementy będą widoczne przez nasze zachowanie, przez mowę naszego ciała, tak? No przez myśli też są, tak jak wspominałem w ostatnim, żeby tam ktoś się nie przyczepił. A mówiłeś, że tak nie jest, bo że myśli są odbierane dookoła. No ale powiedzmy, wypłućmy ten temat, tak? Nie będziemy tak głęboko go analizować, tylko tak bardziej go wypłucimy. I w zasadzie jest widoczna tylko jedna strona naszego umysłu, tak? Można by określić tak, jak jedna strona księżyca jest tylko widoczna. Czyli i my się staramy, generalnie chyba wszyscy, nie wiem, może, no ale to odbiegam od jakichś tam patologicznych przypadków, ale my się staramy, żeby pokazywać się z jak najlepszej strony. Tym, co robimy, tym, jak się zachowujemy wobec innych, no oczywiście powiecie ty, Jacek, ale są takie osobniki, że po prostu no nie starają się pokazywać ze swojej najlepszej strony, tylko właśnie z tej najgorszej. No tutaj znowu teoria kółek rusza jako żywo. No i tu jest właśnie za tym te koło takie sprężynowe, jak ja nazywam w zegarku, jak jest tak. Ono napędza całą resztę, to jest właśnie wysokie poczucie własnej wartości i pewność siebie, tak? Raczej brak pewności siebie. To one będą napędzały całkiem inne kółeczka w tym naszym wewnętrznym, umysłowym zegarze, tak? Natomiast, no, o co mi chodzi? Jasna strona księżyca. Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale na pewno tak. I młodsi, a starsi to już na pewno, że w zasadzie większość osób to nastawia się na to i oczekuje od nas, że my się ustawimy do nich taką właśnie naszą jasną stroną. Tak? Taką, która pomaga, która wspiera, tak? To niekoniecznie muszą być jakieś, no bo w przypadku jakichś dalszych osób, które przypadkowo spotykamy na ulicy, to tak nie będzie, że tam pójdziemy komuś, przekopiemy ogródek, tak? Ale chociażby samą mową ciała, samym uśmiechem, samym spojrzeniem, samym dobrym słowem możemy prezentować właśnie taką jasną stronę. No, księżyca w cudzysłowie, tak? Że po prostu wydaje mi się, że większości ludzi się zrobi przyjemnie, jeżeli od nas coś takiego, jeżeli my pozwolimy dojrzeć im, pokażemy im tą naszą jasną stronę. Czy ciemna strona naszego umysłu istnieje? Oczywiście, że tak. Tak, to są wszystkie te negatywne myśli, negatywne cechy charakteru, które ktoś kiedyś w nas wybudował. A powiecie, no to ty, Jacek, to tylko taki wpływ jest, że to inni mają na nas taki wpływ, że tylko inni wybudowują takie rzeczy w nas? Nie tylko. My sami też się do tego przykładamy, ale tak jak już wspominałem ostatnio, na bazie tego wszystkiego, co słyszymy, tak? Na bazie tego wszystkiego, w jaki sposób jesteśmy określani, w jaki sposób jesteśmy wychowywani, lub jeżeli mamy możliwość obserwacji kogoś, tak? Szczególnie małe dzieci przejmują pewne wzorce zachowań tych osób, które się nimi opiekują, które się nimi zajmują. Czyli no na pewno w naszym umyśle ta ciemna strona również istnieje.
Strach, zazdrość, nienawiść, agresja, złość. No nie wiem, dużo, długo by można jeszcze chyba wyliczać takie elementy, ale ja tutaj bym chciał je odsunąć na bok. My się mamy zająć tą jasną stroną naszego charakteru, naszych myśli, naszego postępowania. No i generalnie jest tak, tak jak już powiedziałem, ja uważam, takie jest moje zdanie i tego zdania nie zmienię, że nasz umysł indywidualnie, tak, zawsze będzie dążył do tego, żeby była harmonia, żeby było dobre samopoczucie, żeby był dobry humor, tak? Żeby było pozytywne podejście do innych ludzi. Z natury jest tak, że według różnych teorii kosmicznych, no przecież po wielkim wybuchu, no to wszystko się zaczęło w jakiś tam sposób kształtować, formować i raczej wszechświat dążył do tego, żeby w nim zapanowała harmonia, a nie chaos, tak by ciągłe jakieś tam zderzanie się, no to owszem, zdarza się, no ale generalnie w przyrodzie to raczej, tak jak mamy możliwość zaobserwowania, to natura dąży do takiego harmonicznego współdziałania wszystkich elementów, czy ożywionych, czy nieożywionych. I ja uważam, że jest naturalną rzeczą, o ile nie było takiego mocnego wpływu innych osób na nasze wychowanie, takie negatywne, pomijam sytuację taką, że to jakieś tam czynniki patologiczne, tak, jakieś schorzenia czy jakieś inne rzeczy wpływają na nasz umysł negatywnie. Ale generalnie to jest, moim zdaniem, to jest tak właśnie, że my raczej dążymy do harmonii, do pokoju, do zgody. Że to jest stan taki naturalny, tak? I ja sobie pomyślałem właśnie tak, myśląc o takiej jasnej stronie księżyca, że w praktyce, jeżeli my się będziemy uczyli, bo niestety musimy się tego uczyć. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy istotami emocjonalnymi i zwykle nami targają mniejsze lub większe emocje, uczucia, tak? Które albo tak, albo są wyzwalane przez nas samych, albo są otoczenie wpływa na nasze emocje i na nasze uczucia, tak? Że my powinniśmy uczyć się, bo tego się można nauczyć, tak? Odchodzić od tych swoich takich nawykowych zachowań ciemnej strony, nomen omen, ciemnej strony naszego umysłu, na stronę tą jasną. A powiedziała, po co? A dlaczego ja mam być wesoły, uśmiechnięty, zadowolony i emanować dobrym humorem i taką dobrą energią pozytywną na wszystkich? A przecież co drugi jest zły. Tak, ja się tam na kogoś miło popatrzyłem, a się spodełba spojrzał na mnie i jakieś przekleństwo tam zmył w ustach i tak. No ale to nie ma, wierzcie mi, że to nie ma żadnego znaczenia, bo no są elementy takie, które będą wpływały, zaburzać, tak, ten nasz spokój. Niektórym, jak to w przygodach Wiedźmina Geralta było, niektórym samą swoją bytnością będziemy wadzić okrutnie. No czy ja spotykałem takich ludzi? Oczywiście, że tak. Którzy mnie, delikatnie mówiąc, nie lubili. Chociaż ja im nic złego nie zrobiłem, tak? No ale gdzieś działałem w jakiś skutek jakichś tam elementów, które ciężko jest określić, bo to ich życie było, ich umysł był kształtowany przez jakieś tam osoby, zdarzenia, tak? No ale z którym się prawdopodobnie kojarzę z kimś w nieprzyjemny sposób i no jak się nauczył, że ktoś im tam coś złego robił, to jak
przez skojarzenia jestem do kogoś tego podobny, do tego kogoś podobny, no to na mnie tak samo będą reagowały, tak? No to miałem okazję nieraz się przekonać. Ale wiecie, ja uważam, że warto jest ponad wszystko pokazywać tylko tą swoją jasną stronę, te dobre cechy charakteru, te dobre wzorce zachowań. No mi codzienne życie pokazuje, że jeżeli ja się tak zmieniam, staram się być takim pozytywnym, tak, takim radosnym człowiekiem, no to też inni mnie w ten sposób odbierają i w taki sposób mnie traktują, co no, że po prostu jest bardziej sympatycznie, tak? Czy to wszyscy od razu? No nie, nie, nie wszyscy. Jakbyście się tak nastawili, że to tak nagle wszyscy wam się będą na szyję rzucać w pracy czy na ulicy, to tak się nie stanie. Nie musicie się obawiać, jeżeli ktoś miał obawy w tą stronę, tak? Nie, to tak nie będzie, ale takie te elementy, które, a szczególnie wiecie, wykazywać, a pokazywać tą swoją jasną stronę, szczególnie w trudnych chwilach, dla nas samych i dla innych. No bo kto decyduje o naszym samopoczuciu, o naszym humorze? No tak naprawdę, tak generalnie. No to przede wszystkim jesteśmy my sami. My decydujemy o tym. Nie ktoś tam. Ja już nieraz takie przykłady dawałem, tak? Jakichś takich ćwiczeń, takich warsztatów umysłowych, gdzie właśnie bardzo szybko pokazywałem, kto tak naprawdę decyduje o naszym dobrym samopoczuciu, o naszym dobrym humorze, o tym, że się do kogoś uśmiechamy. I wierzcie mi, że nastawienie innych osób tutaj może nie mieć żadnego wpływu na nas. Tak? Ktoś powie, jak nie, to wiesz, ja jestem miły tego, a ci chodzą skrzywieni, no to ja tak nie mogę być taki tego, to tak? Czy się tam denerwują, czy... No nieraz jest tak, że wiecie, zauważcie, ja już o tym wspominałem, że jeżeli znajdujemy się w towarzystwie kogoś, tak? A jeszcze osoby takiej, która wykazuje chęć dominacji, to ta osoba, żeby podbudować swój wzorzec i żeby dla lepszego ustalenia, że ten wzorzec umysłowy zachowania się jest dobry i prawidłowy, będzie starała się, żebyśmy my myśleli i postępowali według tego wzorca. Dokładnie tak. Dlaczego? Dlatego, że się będzie lepiej czuła. A to taka jest, ja wiem, jakby to określić, że będzie chciała, żebyśmy my się zintegrowali z jej stadem. No tak można tak określić, może z takiego psiego świata, tak? Żebyśmy my się zintegrowali z jej światem. Żeby nas bawiły te same rzeczy, denerwowały te same rzeczy, żebyśmy się w ogóle denerwowali. No bo jak się do ciężkiej, tak, można nie denerwować? No trzeba, przynajmniej z 10 razy dziennie, żeby nas emocje, nerwy poniosły i tam jakieś krople walerianowe, żeby zażywać, bo tak, bo się cały człowiek trzęsie. Otóż nie, wcale tak nie musi być. No ale to jest tak urządzone, że każdy się z nas będzie starał, tak jak już mówiłem o tym koszyku z krabami, to jest właśnie to ściąganie za nogi przez kraby do koszyka, tak? Przez inne kraby, jak jeden chce wyjść z tego koszyka, tak? Z tych emocji, z tych nerwów, z tych negatywnych myśli, no to inne mu specjalnie na to nie pozwolą. I każda osoba będzie się starała na nas wpłynąć. W taki sposób, żebyśmy my postępowali i myśleli tak jak ona, bo ona wtedy się będzie bardziej komfortowo czuła. Będzie się czuła, że jest ważna, że jest dumna i że jest doceniana. A jeżeli ją jeszcze będziemy podbudowywać w tym, tak, w tym jej działaniu, no to już w ogóle no, ma niebo na ziemi. Wiecie, ja uważam, że to tak wcale nie musi być. I tutaj taki argument mógłbym użyć właśnie, że tak jak już nieraz mówiłem na koniec szczególnie, że jakość waszego życia tak naprawdę zależy
tylko i wyłącznie od was. Jakość waszych myśli zależy tylko i wyłącznie od was. I to, o czym myślicie. Człowiek takiego pozytywnego podejścia przez te wszystkie czynniki, o których już wspominałem, nie ma wbudowanego. Wiele osób tego nie ma. Wiele osób o tym nie słyszało i dla wielu osób to będzie bardzo dziwne. No jak się można cieszyć cały dzień? No to kretyn tylko jakiś, no czubek, tak? No kurczę, radosnym być z tego, że co, że słońce wstało? No przecież i tak wstaje, to z czego to się cieszyć? To lepiej tu powiedzieć, o kurczę, ale tam skacowany jestem, ale to będzie dzień makabryczny. Bum, ma to. I mówi, no tak, ja mówię sobie, że będzie źle i będzie źle. Tak? Po prostu z tego schematu myślowego można się wyrwać. Popatrzcie, jaki to jest mechanizm. Porównując do tego księżyca, to wygląda tak, jakby ktoś próbował, tak, ten księżyc obracać na tą ciemną stronę. Powiedzmy, że ta ciemna strona nie odbija światła. Ona też odbija, tak? Jak jest tam na vis-a-vis słońca, też odbija. Ale powiedzmy, żeby była z jakiejś, nie wiem, bazalty wulkaniczne, czarne, całkiem nie odbija. I inni ludzie będą się... No co robią inni ludzie? No starają się obrócić ten wasz księżyc, ten wasz umysłowy księżyc na tą drugą stronę. Tak? Jak u niego jest czarno, to niech u was tak samo będzie czarno. No wcale tak nie musi być. Wiecie, ja tak sobie myślałem na bazie tych wszystkich, na bazie codziennych moich doświadczeń, kontaktów z ludźmi. Wiecie, naprawdę jest wiele bardziej sympatycznie, że jeżeli innym osobom okazujemy uwagę, innym osobom dajemy uśmiech, tak, dajemy dobre słowo, niż same takie jakieś negatywne, czarne myśli, czarne rzeczy. No po prostu się lepiej żyje. Komu się będzie lepiej żyło, jeżeli tak będziecie robić? Mnie? Nie, wam. Wam. No automatycznie, jeżeli ja wiem, że ja to będę stosował, tak? I staram się to stosować, chociaż czasem jest ciężko. Nie mówię, że to tak jest super, tak? Że to się świeci na okrągło, że to jasną stronę, tak? Ale po prostu ćwiczę się w tym, żeby tą jasną stronę jak najdłużej utrzymywać bez żadnych, że tak powiem, żeby mi to weszło w nawyk, żeby mi to weszło, jak to się mówi, w krew, tak? Żeby był to dla mnie stan naturalny, żebym ja się specjalnie nie musiał kontrolować i nie musiał się starać. W zasadzie to jest, wiecie, ja uważam, że też z okazywaniem tej jasnej strony naszego umysłu to jest po prostu nawyk. Tak samo jak z okazywaniem ciemnej strony. To jest nawyk wyrabiany przez lata i czasami przez dziesiątki lat. I wszyscy uważają, że to tak ma być, że to jest normalne. Tak? Tak jak już w jednym z tych odcinków moich powiedziałem. No wybaczcie, że ja się tak tam cofam takie retrospekcyjnie. No ale o niektórych rzeczach już wspominałem nie raz i nie dwa. I zauważcie... Zauważcie, jak to jest, że przecież czy ktoś się będzie dziwił w waszym otoczeniu, jeżeli wy się tak, ja wiem, z 2-3 razy w ciągu dnia wściekniecie na coś. Jakieś tam grube słowo pójdzie, tak? Czy ktoś powie, kurczę, co ty robisz? Co się z tobą dzieje? Nie, nikt nie zwróci uwagi. A jeszcze dołożę swoje 3 grosze do pieca, tak? Natomiast spróbujcie być uśmiechnięci i pozytywni przez cały dzień. Włączyć ci to Sokratesa, o którym też wspominałem, tak? Czyli nie przesyłać, nie powielać żadnych negatywnych informacji. No to otoczenie stwierdzi, że coś jest tam nie tak z wami. To on tu musi mieć jakieś zawirowanie, tak? No jak się można cieszyć z tego, że no nie wiem, że deszcz pada, że słońce świeci, że trawa zielona wyrosła, nowa, na wiosnę. Można. Że można się cieszyć tym, że ktoś się cieszy. Można się cieszyć tym, że ktoś jest zadowolony. I to wcale nie z kręgu najbliższych osób, tylko z takich dalszych, tak? Jakichś znajomych tam. Mówię, w pracy czy poza pracą.
Można. Tylko, że to jest odbierane jako dziwne, bo no tak mówię, w naszym życiu to nie jest tak, że ta jasna strona cały czas jest, że my jesteśmy tą jasną stroną umysłu zwróceni do wszystkich, tylko czasami to się obróci, potrafi obrócić całkowicie. Ten nasz księżyc osobisty, tak, ten umysłowy, robi cały obrót. A tak pamiętacie, jak przed chwilą mówiłem, on jest do połowy z bazaltu, on jest czarny. No i to tak wygląda, no. I to tak wygląda właśnie, że nagle. No ja wam powiem, że po pewnym czasie, jakby będziecie tak właśnie happy, pozytywni w ogóle, tak rzekłbym, pozytywnie zakręceni, żeby nie rzec szaleni, to jeżeli będziecie to tak przez dłuższy czas się zachowywać i za komuś zafundujecie tą ciemną stronę nawet przez chwilę, to jemu to przestanie pasować. To jest to, co kiedyś miałem, to, co już wam mówiłem tam ileś tam w trzecim czy czwartym odcinku, że no miałem pewne osoby w pracy były u mnie, tak? I byłem cały happy taki i w ogóle od rana, co tam u ciebie, no Kalifornia czy tam Floryda, jak ja to zawsze mówię rano, jak ktoś się mnie spyta, co u ciebie słychać. On mówi, jak Kalifornia? Ja mówię, no palmy, piękne dziewczyny, słuchaj, jachty motorowe, szybkie samochody wyścigowe, tak? Po prostu bajka na ziemi. I nie o tym. I jakiś taki mi przyszedł dzień, że byłem właśnie, że ten mój księżyc jeszcze lubił się obrócić bardzo często, gęsto na tą ciemną stronę. I taki byłem właśnie, jakiś przybity, taki bez życia, co tam, daj spokój. Da. I wiecie co? I tym ludziom to bardzo nie pasowało. Ja na początek myślałem, kurczę, no jak jest, oni mają źle, to ja ich pocieszam, a jak ja bym potrzebował pocieszenia, to no to nie mam nikogo, kto by mnie pocieszył. I to tak było mi trochę tak, ja wiem, no nie, że się pogniewałem, ale było mi tak dziwnie, tak? Troszeczkę tak może i przykro. Aż sobie pewnego dnia uświadomiłem, że ja jestem jak ten księżyc i wszyscy ci, którzy mają ze mną kontakt, to liczą na to, że ja będę ciągle obrócony tą jasną stroną, że zawsze można do mnie przyjść, że zawsze można, ja wiem, może no niekoniecznie się wyżalić, ale że zawsze ode mnie usłyszą dobre słowo, że zawsze ode mnie otrzymają moc pozytywnej energii, moc dobrego humoru, niezależnie od tego, co by się działo w ich życiu i w moim. Tak, to, że oni po prostu się nastawiają, że takie dostaną, jakby to powiedzieć, wsparcie z mojej strony. No i pewnego dnia, pięknego, ten księżyc zablokowałem na tej jasnej stronie, tak? Stwierdziłem, że no, jak mówię, on się usiłuje jeszcze czasami obrócić, tak? Ale no, tam pewne techniki są takie, które umożliwiają jego, ja wiem, takie zablokowanie, tak? Ten ruch obrotowy właśnie jest taki dokładny, jak ma być, i on zawsze tą jedną stroną jest ustawiony do wszystkich. Można by powiedzieć, ty, takie, odejdę od tematu, ty, ale po co to robisz? Dlaczego to robisz? A może ci ktoś za to płaci, tak? Jakieś takie, opowiadasz różne rzeczy, no żeby nie rzec farmazony, ale takie, no wiesz, no to przecież tak nikt tak nie postępuje, nikt tak nie robi, tak? Na co dzień. Nie wiem, może są tacy, co robią, tak? To tak nikt nie robi. Po pierwsze, ja jestem taki z natury, tak? Troszeczkę może o sobie. Po pierwsze, jestem taki z natury, a ja wiem, radosny. A kiedyś różnie się zdarzało, ale jak byłem dzieckiem, to pamiętam i nieraz mi to w rodzinie, czy to ktoś tam wspominał, to mówili, że ja zawsze byłem taki radosny, taki wesoły, miałem takie pogodne usposobienie. To jest raz. Dwa. A ja po prostu, wiecie co, to jest nawyk. Ja lubię pomagać ludziom. Ja lubię sprawiać, żeby ludziom było przyjemnie. W kontaktach ze mną, tak? Wierzcie mi, że naprawdę czasami bardzo niewiele innym potrzeba do szczęścia. To mówię, nie musimy chodzić gdzieś tam na ulicy, czy tam w pracy, tak, czy w domu i rozdawać złotych monet. Wystarczy, że będziemy rozdawać uśmiechy. To wiesz, możecie mi wierzyć albo nie, spróbujcie sami, jeżeli mi nie wierzycie,
ale jeden uśmiech to jest tak, jakbyście dali komuś jedną złotą monetę. I nawet o wiele cenniejszy jest od złotej monety. Bo nie kosztuje nic, was nie kosztuje nic, a daje więcej energii niż słońce. Daje więcej dobrego samopoczucia. Daje więcej dobrego humoru, tak? Przekazuje uśmiech taką właśnie pozytywną energię. I ja uważam, że sens naszego życia to jest to, żebyśmy ludziom się kojarzyli właśnie z taką jasną stroną. Żebyśmy na nich emanowali tym wszystkim, co jest w nas najlepsze. Tej ciemnej strony, żeby nigdy nie mieli okazji bezpośrednio albo pośrednio zobaczyć. Pierwsza sprawa, że to się wam opłaci. No, powiecie, a jakim cudem? Będę się uśmiechał naokoło i to tak. I co? No i to, co wyjdzie od was, to do was wróci. Tak, jest prawo przyciągania, o którym już wspominałem nie raz, nie dwa. I się tego będę tak trzymał uparcie jak mantry. Co wewnątrz, to na zewnątrz. Co na górze, to na dole. A przeprogramujecie swój umysł sami, no ja uważam nawet można w krótkim czasie, w taki sposób, że będziecie emanować wręcz tą pozytywną energią. Będziecie emanować dobrym humorem, dobrym samopoczuciem. Będziecie wpływać na innych ludzi. Na tych ludzi, a powiecie, a co mnie tam obchodzi, jakiś tam dziad zasmarkany gdzieś w bramie leży, tak? Ale będziecie emanować na tych ludzi, którzy są wokół was, którzy stanowią was, wasz wszechświat, taki ten zewnętrzny, najbliższy, tak? No bo wszechświat, jak kiedyś myślałem, to są galaktyki, nasza i tam Droga Mleczna i te inne, tak? To wszystko wszechświat. Nie. Wszechświat się zaczyna praktycznie w nas samych. Tak? To jest ta pierwsza taka sfera wszechświata. To jest nasz umysł. Druga sfera to jest wszystko to, co nas otacza. I chodzi mi tylko o sferę umysłową. Nie mówimy na razie o fizycznym świecie. Mi chodzi o sferę umysłową. Wszystkie osoby, wszystkie stworzenia, które się znajdują dookoła nas, a w przypadku stworzeń to jest w ogóle ekstra sprawa, dlatego że one wyczuwają nasze emocje. Ludzie nie za bardzo. Ale jakiś tam piesek czy kotek to fantastycznie wyczuwa, tak? Nasze samopoczucie, nasz nastrój. Chodzi o to, żeby tym takim, tą taką jasną stroną emanować na wszystkich dookoła. Bo to, co będziecie dawać innym, to pomnożone do was wróci. Na co byście woleli dostawać? A z powrotem złote monety? Tak, daliście jedno, dostajecie garść. Jak dacie, rzucicie w kogoś kamieniem, tak? No to chmura kamieni poleci w waszą stronę. No to co jest przyjemniejsze? Tak, tu takiej może przenośni użyłem, ale chyba trafnej. Co jest przyjemniejsze? Ja uważam, że to pierwsze. Po prostu się wam będzie lepiej żyło. Jeżeli stresów w waszym życiu będzie mniej, jeżeli będzie więcej zadowolonych osób, z tego tytułu tylko, że przy kimś przystanęliście, że popatrzyliście mu się miło i sympatycznie, z uśmiechem na ustach, w oczy, tak, że się od kogoś, od kogo się wszyscy odwracają, że wyście się nie odwrócili, tylko zamienili z nim dwa słowa. Ja już to raz mówiłem, ale będzie chyba z rok do tyłu, jakoś pamiętam, było tak chłodno, jakiś poranek, zimno, deszczu chyba nie było, ale wiem, że był taki przymrozek był. I jechałem rano do pracy samochodem. Ja się tam takim, na takich jednych światłach się zatrzymuję i tam dosyć długo na zmianę światła czekam i tam jest zaraz przy przyjezdni, zaraz jest przystanek tramwajowy. No i na tym przystanku stoi pani, gdzieś w moim wieku, tak, czyli tam koło 60. Widać, że raczej bidulka spędza życie na ulicy z jakimiś tam tobołami, tak, no i minę miała taką właśnie zgaszoną, taką tą ciemną stronę
taka ta ciemna strona księżyca była na stałe obrócona, tak? I ja się na nią popatrzyłem i wiecie co? Ja nie wiem, skąd to się bierze. To jest jakieś takie wewnętrzne. A że popatrzyłem na nią i poczułem, że się powinienem i muszę do niej uśmiechnąć. I się do niej uśmiechnąłem. I patrząc się na nią, się do niej uśmiechałem. I ona patrzyła gdzieś w inną stronę. I nagle obróciła gwałtownie głowę w moją stronę i się na mnie popatrzyła. I się nie uśmiechnęła w ogóle. A minę miała ponurą. I ja nie zrezygnowałem, nie spuściłem wzroku, nie popatrzyłem się w inną stronę, dalej się patrzyłem. Ona się odwróciła znowu. Za chwilę popatrzyła się znowu na mnie. Już ta twarz była taka, bardziej się zrobiła łagodna, tak? Już tak troszeczkę rozpromieniona. I to też wytrzymałem, nie odwróciłem się. No to mówię, światła się tam, dosyć długo się na tych światłach stoi. I dalej się na nią patrzyłem. I sobie pomyślałem, kurczę, jaka ty jesteś fajna, jaka ty jesteś super. I ona się popatrzyła na mnie trzeci raz i tym razem się uśmiechnęła. Wiecie co? Taki uśmiech widzi się może parę razy w życiu. Jakby, no nie wiem. Brakowało chyba tylko jakichś chórów anielskich, tak? Jakby słońce wstało od tamtej strony. Tak? To był poranek, więc ja słońce miałem za plecami. To po prostu takiego uśmiechu się nie zapomina do końca życia. I wydaje mi się, że właśnie naszym celem, waszym celem, moim, bo moim jest na pewno, waszym, jak będziecie chcieli. Ja mówię, tu przymusu nie ma, tak? Jakieś takie tam rady udzielam, ale to nie trzeba się do nich stosować. Jak stwierdzicie, nie, tam ten znowu tam chrzanie potuczony, tak? Ale naszym celem jest właśnie spowodowanie takiej reakcji u innych ludzi. Zauważcie jedną rzecz. To was nic nie kosztuje. A ludzie zaczną was lubić. Ludzie będą chcieli z wami przebywać. Będziecie przyciągać do siebie bardzo pozytywne rzeczy. Nie tylko w sferze umysłowej, ale również w sferze materialnej. Tak? Takim jednym z kolejnych elementów, które znajdują się po tej ciemnej stronie księżyca, a to w przenośni mówiąc tak, to jest zawiść i zazdrość. A to w zasadzie też możemy, ja wiem, to kółko. Napędzane jest tam przez parę innych kółek, tak, ale tak, do tej analogii budzikowej, to możemy w ogóle wyrzucić. A nie powinniśmy być zawistni i zazdrośni. A że ktoś coś ma, a my nie mamy, że on ma więcej od nas, tak. No, ja mówię, to wynika z tego, że każdy się stara poczuć lepszy od nas, tak? Będzie się w naszym towarzystwie lepiej czuł. Ale to tylko występuje u ludzi, którzy mają niskie poczucie własnej wartości. Natomiast my powinniśmy to całkowicie odrzucić. My powinniśmy cieszyć się z tego, że ludziom jest lepiej. My powinniśmy cieszyć się z tego, że komuś się dobrze powodzi. Nie mu złorzeczyć, tak? Abyś tam zdechł i tam, żeby ci się dom spalił. Nie, nie, nie. Bo to jest, wiecie co? To do was wróci. To do was wróci. Te wszystkie negatywne cechy naszego charakteru, te wszystkie takie złe odczucia i złe myśli, to one się znajdują właśnie po tej ciemnej stronie księżyca. I my powinniśmy nigdy nie dopuścić, nie pozwolić. Kto o tym decyduje? Ty decyduje. My i tylko my. Tak naprawdę to nikt inny. Więc my nie powinniśmy nigdy do tego dopuścić, żeby to się obróciło tutaj w tą stronę, którą widzą inni. Żeby inni mogli to odczuć lub już nie daj Bóg zobaczyć, tak, tą ciemną stronę. Powinny być tylko te takie jasne, świetliste elementy. To powinna być
moim zdaniem mówię, tak? Każdy według swojego mniemania określa swój ten wszechświat, tak? To powinna być większa empatia, większa wyrozumiałość dla innych. Ja wiem, że czasami jest ciężko. Co myślicie, że mi nie? To ja mówię tam, bo kurczę, temu łatwo powiedzieć. On ćwiczy już lata i coś tam i już. Tak? Nie, to tak nie jest różowo. Tak super, jak ja bym chciał. Tak, ja to ćwiczę po to, żeby być w tym lepszym, ale to nie znaczy, że jestem w tym super. Tak? To powinna być większa empatia. To powinna być właśnie większe okazywanie wyrozumiałości, większe okazywanie współczucia dla wszystkich. Tak? Nie wykluczając absolutnie nikogo. No popatrzcie, taki element. Idziemy gdzieś tam i taki tutaj przykład trafny znaleźć. No my się staramy być przyjemni, sympatyczni, tak? I w ogóle happy, cali i idziemy i natrafiamy na kogoś, kto akurat, jak to się mówiłem wcześniej, wstał lewą nogą, a jeszcze jest wypity i to nieźle, tak? I myśli tylko jakby jakąś tam burdę urządzić z kimś tam, tak? Naobliżał wszystkim dookoła. Wiecie co? Ja kiedyś to tak reagowałem, że podejść w cymbał mu strzelić. Ale w tej chwili to mam takie podejście, że po prostu mi tego człowieka jest żal. Tak? Zobaczcie, jeżeli on się tak agresywnie i wulgarnie zachowuje do innych, to w jakim świecie on żyje? On ma to na okrągło. U niego na jasną stronę się nie obraca chyba prawie nigdy. Ten jego umysł, tak? Same takie ciemne rzeczy. Daje innym, no to co może dostać w zamian? Jak myślicie? No to tylko jemu współczuć. To tylko jego starać się go zrozumieć, dlaczego on tak postępuje. Starać się mu wybaczyć, no bo jak on was grubym słowem poczęstuje, tak? No to co jest? A poszedł ty do budy, dziadu stary. Nie tędy droga. Ale to jest taki odruch, że zaraz monetą tą samą zapłacę, albo jeszcze podlejszą, jak ja już tu raz mówiłem. Nie. Starać się go zrozumieć, starać się mu wybaczyć. Starać się w ogóle wybaczać błędy innych ludzi, jakie by oni nie popełniali. Ja kiedyś takie fajne zdanie słyszałem, że tak się składa, że świat nie jest zamieszkiwany przez anioły, tylko przez ułomnych ludzi, którzy robią błędy, którzy się mylą, którzy mają zły humor, którzy wstali lewą nogą z łóżka. My jesteśmy od tego, żeby to ich życie, ja wiem jak to nazwać, tą jasną stroną oświetlać, tak? Żeby zobaczyli, w ogóle wiecie co? Zauważcie, jeżeli wy takie coś robicie, tak? Te wszystkie pozytywne cechy z was emanują, to pokazujecie innym, że tak w ogóle można. Niektórzy nie wiedzą, że tak można. Żyją w takim podłym świecie, że myślą, że to jest normalne. Podłość i nerwy i w ogóle, tak? Że to jest złość, nienawiść, agresja i co tam tylko sobie można powymyślać, że to jest normalne. Oni nawet nie wiedzą, że oprócz tego ich podłego świata, no jest taki świat też miły, sympatyczny, ciepły, tak? Gdzie ludzie się do siebie uśmiechają, a nie warczą na siebie, albo się tam usiłują pieściami układać, tak? Czy opluć, czy kłócić, czy nie wiem, coś tam innego, czy sprawić jakąś przykrość. Wiecie, czy drugiej osobie w łatwy sposób można sprawić przykrość? No oczywiście, że tak. Znacznie trudniej już jest drugiej osobie sprawić przyjemność, sprawić radość. Ale powiecie, nie no. Tutaj nie, jak to? Sam mówiłeś, uśmiechnąć się już będzie fajnie. Tak, ale robić to ludziom, którzy się nie dają kochać. Kochać i szanować tych ludzi, którzy się nie dają kochać. Bo nie sztuką jest kochać kogoś, kto się kochać daje. Prawdziwą sztuką jest kochać kogoś, kto się kochać nie daje. Bo on uważa, że to tak ma być.
jego tak wykształcili, jego tak wychowali, tak przekazali mu przy pomocy pięści i paska, czy jakiegoś tam, nie wiem, kanciucha, tak, że to tak wcale nie jest i to tak nie ma być. Tak już mówiłem, a życie twarde daje pod dupsko i tu zęby trzeba zacisnąć i coś tam. Wcale nie, nieprawda. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. I wiecie, tak sobie pomyślałem, że do końca życia będę chyba te podcasty nagrywał po to, żeby innym uświadomić, wszystkim starać się uświadomić, którzy tego będą słuchać, że istnieje właśnie również jasna strona Księżyca. Że nie wszystko musi być po tej ciemnej stronie, że niekoniecznie ta ciemna strona musi być obrócona do wszystkich ludzi, że warto być dobrym, że warto wybaczać innym, że warto wykazywać innym zrozumienie, że warto wybaczać i wykazywać zrozumienie dla swoich postępowań i swoich zachowań. Ja już o tym wspominałem, może troszeczkę od tematu odjadę, tak? Że nie warto, ja wiem, włączać, nie warto mieć wyrzutów sumienia. No powiecie, ty, ale to tutaj to już pojechałeś. No to tak, ja oglądałem taki, że wyrzutów sumienia nie ma. Hannibal Lecter, tak? Komuś tam wątrobę wyjadł i się cieszył, że to smaczne. Tak, tam usmażył mu pół głowy i tam jeszcze go tym poczęstował. Nie, to nie w tym rzecz. A do czego służą wyrzuty sumienia? Tu jeszcze troszeczkę odjadę od tego tematu, ale uważam, że ściśle to jest kółko, które się zazębia z tymi innymi, tak? W tym przypadku, tej jasnej strony Księżyca. Do czego ludzie używają wyrzutów sumienia? Starają się wzbudzić w innych, tak? I później uczą nas, że my sami w sobie też powinniśmy wzbudzać wyrzuty sumienia. Do tego, żeby nas kontrolować, do niczego więcej. Czy ta kontrola ma sprawić to, że wy będziecie lepsi? No nigdy w życiu. Ta kontrola ma sprawić to, żebyście byli przydatni temu komuś, nie wam samym. Żeby po co? Żeby mógł wami sterować, do swoich celów was wykorzystywać. I z reguły ludzie nawykowo robią to nagminnie. Już od takiej malutki dziecko, jak tam zaczyna coś łapać, raczkuje, coś tego, tak? No to już jest w tym kierunku, że tak powiem, brzydko ćwiczone. Tak? Że każdy stara się z nas budzić wyrzuty sumienia po to, żeby mógł nami sterować, żeby mógł na nas wpływać. Odrzucamy wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia zostawiamy na tej ciemnej stronie. Wierzcie mi, to są jedne z najgorszych emocji i myśli i odczuć, jakie mogą być. To są wyrzuty sumienia, bo nie dają wam absolutnie nic. A rujnują psychikę straszliwie. Bo to jest element, który już gdzieś tam przebiegł w czasie, z tyłu. A rozważanie tego, katowanie się tymi myślami, dosłownie to mówię świadomie, katowanie się tymi myślami nic nikomu nie daje. Natomiast niszczy poczucie własnej wartości. I niszczy pewność siebie. W straszliwy sposób. Ja nieraz ludzi różnych spotykam w życiu i mam okazję nieraz obserwować, jak mówię, taki nieraz włączam, bo zwykle tego nie robię na co dzień, bo to kosztuje energię. Włączam taki dodatkowy radar, tak? Słucham, dokładnie się tej osobie przyglądam, co ona mówi, jak ona mówi, tak? A staram się wejść w ten taki poziom niżej, w tego, co u niej, ja wiem, siedzi w umyśle. Nie po to, żeby nią sterować, tylko po to, żeby do niej znaleźć, ja wiem jak to określić, taki pozytywny klucz, tak? Żeby tą osobę przeciągnąć na tą jasną stronę umysłu. Żeby tą ciemną stronę tam odsunąć, obrócić to tak, żeby tylko te pozytywne rzeczy zostały widoczne dla innych. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli będzie jasna strona Księżyca cały czas obrócona w stronę Ziemi, no to jest piękny widok. Fajnie się żyje. Przyjemniej, sympatyczniej.
Natomiast no, nawet nie będę mówił, co się dzieje, jak jest ta druga strona. No, jest cały czas. No, u niektórych ludzi niestety jest, dlatego że nie wiedzą, że tak można. Nie wiedzą, że tak może być. Uważają, że tak nie może być. Nie tylko, że nie musi, ale tak nie może być wręcz. To nie może tak być, że ktoś jest zadowolony cały czas, tak? I się na nic nie denerwuje. To on jakiś ma coś z głową. No wcale nie. I to, co już raz wspominałem. Spróbujcie sobie w ciągu dnia znaleźć przynajmniej jedną osobę, która widać, że jest opanowana w trudnej sytuacji. I na pewno jestem absolutnie o tym przekonany, że taka osoba zrobi na was o wiele większe wrażenie niż taka, która będzie przeklinać, miotać się z pianą na ustach, tak, i będzie wszystkich dookoła obrażać. Wszystkich i wszystko za to, co się stało. Kiedy często, gęsto sama jest za to winna, tak? Natomiast osoba opanowana, uśmiechnięta, tak? Będzie robiła na pewno większe wrażenie. Takie osoby, to tak ja to mówię, one są po tej jasnej stronie. Tak? To jest takie opanowanie i uśmiech, to są te dwa elementy, które zapewniają, że reszta tych elementów z tej jasnej strony również się uaktywni i będzie emanować na innych. Dzięki czemu to wasze życie dla was i dla waszych najbliższych, dla tych wszystkich, którzy was otaczają, stanie się po prostu lepsze. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, że to, co powiedziałem, ma jakiś głębszy sens. I tu już bym chciał zakończyć, no bo to już też czas odpowiedni, tak? Serdecznie zapraszam tutaj przy okazji końcówki tego podcastu. Serdecznie was zapraszam również do następnego odcinka, który będę nagrywał, nie wiem, może jutro, tak? Miałem jutro być na planie filmowym, ale no niestety coś się stało. Główna aktorka złamała rękę i odwołano zdjęcia w ostatniej chwili, także. Także może jutro będę nagrywał kolejny podcast pod tytułem Wiara, Nadzieja i Miłość, bo one również bardzo dużo znaczą w waszym życiu. A teraz już ślicznie dziękuję wszystkim słuchaczom i do usłyszenia. Do następnego razu. Cześć!